Proszę Państwa, to co? Jest czas. Bardzo mam wrażenie punktualnie. Spotykamy się. Mamy niezwykłych gości. Z tego powodu się cieszymy. Pani minister sportu, pani Joanna Mucha. Myślę, że przedstawiać nie trzeba, ale wypada. Pan ambasador. Pan ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Rosji. Pan ekipa towarzysząca pani minister, myślę, że znacie państwo z ministerstwa, a swojego starszego kolegę znacie chyba najlepiej jak masz. No, niestety. Nie mówię, że z dobrej strony. Proszę Państwa, krótko mówiąc, idzie nam dobrze i myślę, że każdy sobie z tego zdaje sprawę. Są i medale, i są miejsca finałowe, jest sporo punktów, jesteśmy w klasyfikacji i medalowej, i punktowej, wysoko w pierwszej dziesiątce świata. Na którym miejscu teraz jesteśmy? Chyba dziewiąte. Dziewiąte. Było, tak? Dziewiąte. To dobrze. Pierwsze dziesiątki. Można powiedzieć, trzy dni mistrzostw nie bez szans medalowych, a więc sądzę, że zarówno dorobek punktowy, jak i medalowy powiększymy. Na pewno o szczegółach nie ma sensu w tym momencie mówić, bo najważniejsi, którzy startują, są tutaj i przygotowują się, koncentrują się sami do startu. Ja, proszę Państwa, nigdy nie lubię przemawiać na tego typu spotkaniach, bo też nie po to są te spotkania, żeby jakieś wielkie przemowy organizować. Zawsze mam też problem, bo wiem, że Państwo się przygotowujecie do startu i aż mi głupio jest jakby wytrącać Państwa z tego jakby rytmu, ale bardzo dziękuję za obecność, dziękuję za to, że się możemy spotkać. Cały czas śledzę na bieżąco, od pierwszego dnia i naprawdę wielki szacunek, wielkie brawa dla tego, co już się wydarzyło. Z wielkimi emocjami oglądaliśmy Pawła Fajtka, akurat byliśmy w gronie z Sebastianem Chmarą, który najpierw komentował w telewizji, potem do nas przyjechał z ministrem Półgrabskim, z Pawłem Słomińskim. Także naprawdę wielkie nerwy, wielkie emocje i ogromne gratulacje, bo w tej chwili jest takim, myślę, że takim symbolem właśnie tego wszystkiego, co tu się wydarzyło i mam nadzieję, że jeszcze wydarzy. Dzisiaj będę na stadionie, będę trzymała kciuki i jestem przekonana o tym, że będzie naprawdę super dobrze. Nie wiem, co na Was działa bardziej, czy jesteście bardziej kontrsugestywni, czy bardziej, czy mam powiedzieć, że na pewno wszystko będzie ekstra, czy nie dacie, czy mam powiedzieć, że nie dacie rady i wtedy Was pokażę. Bo to różnie działa. Ja jestem na przykład kontrsugestywna, jak mi ktoś powie, że nie dam rady, to się tak zepnę, że wtedy trzeba wszystko postawić na jedną kartę. Ale jestem przekonana, że będzie dobrze, będę trzymała kciuki, będę oglądała też na żywo i bardzo się cieszę, że tutaj jestem na miejscu. No i proszę Państwa, żeby nie było sztywno, żeby nie było jakiejś takiej strasznie napiętej i nadętej atmosfery, no to proponuję, żeby każdy z Was coś powiedział o tym, co się dzieje, co jest dobre, co złe, co można poprawić jeszcze z mojej pozycji, z pozycji ministerstwa. Ci odważni, to mówcie, co można zrobić, żeby ten trening był jeszcze lepszy i żeby wyniki później były jeszcze lepsze.